łączymy się z Monte Morovelio, Portugalia. Ja przed Państwem pan trener Ryszard Hoppe, szkoleniowiec naszych kajakarzy. Witamy serdecznie, panie trenerze. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy u was przynajmniej cieplej jest jak w Polsce? Zapewne tak, bo w tej chwili nawet za oknem słońce świeci. Bo nie wiem, czy widać tam będzie troszeczkę. Widać. Także słońce świeci, a temperatury mamy cały czas po 18. W pierwszych 10 dniach to mieliśmy 20 par, a teraz tak jest w granicach 18. Trochę deszczowo, ale to, przy takiej temperaturze to nic nie szkodzi. Czyli panie trenerze, przynajmniej z pogody jest pan zadowolony? Ze wszystkiego jestem zadowolony. Z pogody, z realizacji planu, z zaangażowania zawodników. Także 100% zadowolenia. Ilu zawodników przyjechało razem z panem do Monte Morovelio? Po selekcjach, po wszystkim jest 9 zawodników podstawowych w grupie. To jest ta grupa seniorska. To taka w przenośni seniorska, bo na tą 9 to jest 4 seniorów i to też takich 2 jeszcze młodzieżowców tegorocznych i 5 młodzieżowców. Także zespół jest bardzo młody, jest 9, już mówię, po selekcji tegorocznej. Ta podstawowa grupa została wybrana i składa się z 9 zawodników. Panie trenerze, pan przygotowuje reprezentację z myślą o Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, czy bardziej Los Angeles? Wie pan, no, z racji mojego wieku to raczej myślę o Paryżu, bo to Los Angeles to prawda. No, myślę, że ci chłopacy, będzie Paryż i później będzie następne Igrzyska będą tak samo, ale no, na pewno główne założenia są na Paryż. Tak, bo to bardzo młoda ekipa, jak pan wymienił, dlatego zapytałem, czy to bardziej Los Angeles, czy Paryż. Czyli liczy się pan z tym, że to jednak będzie, jeśli oczywiście otrzymają paszporty na Igrzyska w Paryżu, będzie to bardzo młoda reprezentacja kajakarzy. Tak jest, tym bardziej, że w tym roku to byliśmy na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, praktycznie najmłodszą reprezentacją na świecie byliśmy. Także no z tego należy cieszyć, że taki młody zespół no już pokazał, prawda, pomijając te wyniki na młodzieżowych imprezach, gdzie praktycznie wszystko wygrali, ale w seniorach już 2-3 razy pokazali, że mają wartość. Potrzeba jeszcze doświadczenia, potrzeba jeszcze do doszlifowania niektórych elementów, no i myślę, że nie powinno być źle. Może krótko o tym zgrupowaniu w Portugalii. Tam trenujecie głównie siłę, kondycję, wytrzymałość, czy ty jednak na wodzie więcej czasu spędzacie? Nie, to jest okres, początek okresu przygotowawczego. Wiadomo, że w tej chwili musimy odbudowywać siłę, bo była przerwa. Wytrzymałość ogólną, prawda? Pływamy na wodzie, pływamy tylko raz dziennie na wodzie. Co jest uzupełniane innymi jednostkami, jak biegi, jak siłownia, prawda, jak ćwiczenia stabilizacyjne i ogólnorozwojowe. Wprowadziliśmy też ćwiczenia oddechowe na tym zgrupowaniu. Nastawienie główne jest na taką odbudowę siły i budowanie bazy tej przygotowania tlenowego. Dlaczego akurat w tym terminie Portugalia, z uwagi na to, że jest tam ciepło, że można wejść do wody? Tak, głównie tym się kierowałem, prawda, że no bo chcieliśmy właśnie rozpocząć ten listopad, żeby właśnie wejść i po trochę techniczny trening, no i słuszne posunięcie, no bo w Polsce byłoby ciężko, prawda, realizować, a tu mamy zawsze tą gwarancję, że no jeżeli nie będzie nawet słońca, nie będzie 25-30, ale to około tych 20 stopni mamy i możemy realizować te założenia, prawda, które mamy. Bo wiadomo, siłownie, biegi to można wszędzie zrobić, ale na wodzie no to już no, musi być ten komfort, że zawodnik tam nie będzie przy -2 czy tam +2 obabulony, bo to wiadomo też i na tym cierpi trochę i technika. Tak. Cieszę to pana, że macie wokół siebie ciszę, spokój, przyrodę, ciepło. No oczywiście, wie pan, to są warunki, widać po zawodnikach, podejście ich, chęć do realizacji zadań. Na pewno ma to wpływ, bo jak ma wyjść na dwór i jest koło zera czy tam +2 i iść na tą wodę, no to raczej to nie sprzyja. A tutaj to no wszystko sprzyja. Tym bardziej, że zawodnicy
znają, bo tutaj ten tor, bo już byliśmy na zgrupowaniach, oni już startowali też wcześniej na mistrzostwach tutaj świata młodzieżowych, juniorskich, także oni chętnie wracają tu w te warunki. Tym bardziej też mamy, no, wiadomo, zaprzyjaźniona ekipa portugalska, gdzie ta atmosfera, to wszystko sprzyja do dobrej pracy, prawda? Jeśli chodzi o sprawy szkoleniowe, to te najcięższe treningi już są ze zawodnikami, czy dopiero przed nimi? Nie, to wie pan, powiedzmy w niektórych elementach tak, bo już siłownie to wprowadziliśmy, prawda, tą odbudowę. Na wodzie, no na wodzie to jest raczej taka spokojniejsza praca, budowanie tej bazy tlenowej, gdzie to nie jest duża intensywność, większa objętościowo, prawda, bo te treningi tam w granicach 15 do 20 kilometrów na jednostce, ale powtarzam, raz dziennie to pływamy. Także no, tu się wdrożyli, już widać ten trening siłowy, co jest istotne, co było nam potrzebne. Na tej wodzie tak samo, bo przyjechali, różnica między, powiedzmy, początkiem, a teraz kończymy trzeci tydzień, jest już znaczna, także widać też adaptacja do tego wysiłku trenowego już nastąpiła. Podsumowując jeszcze 2022 rok pod względem sportowym, czy dla pana odkryciem tego sezonu, może tak nie do końca, jest ten duet Wekwerd-Leszczyński, który zajął 6. miejsce w Halifaxie? Wekwerd-Leszczyński to była dwójka wystawiona w Halifaxie, dlatego to był dystans nieolimpijski, prawda, żeby, bo ja miałem 7 zawodników na zgrupowaniu i żeby właśnie Leszczyński wystartował, bo nie startował na tych dystansach olimpijskich, oni zostali wystawieni właśnie do dwójki 1000 metrów, też z tym, że po tym wracaliśmy do Portugalii, takie było założenie, i Wekwerd wsiadał do czwórki. Także to był taki start zastępczy w tym BPS-ie, prawda, a nie był to główny start dla nich. No 1000 metrów to no, dystans nieolimpijski i na pewno słabiej obsadzony, bo wszystkie dystanse, konkurencje nieolimpijskie są słabiej obsadzone, ale mówię, to było takie po drodze, prawda? Bo jedna czwórka, gdzie siedział Michalski i Witczak, prawda? Bo takie było założenie na świata, a później Michalski wysiadał z tej czwórki, wsiadał Wekwerd, to było założenie na Europę, a że trenowaliśmy przed Halifaxem tu w Portugalii, tu wracaliśmy, dlatego, żeby był start, startowali 1000 metrów tą dwójkę. Żonglerkę kadrową, kto z kim w osadzie, kiedy pan ma zamiar zakończyć, połowie przyszłego roku czy wcześniej? Nie, na pewno wcześniej, wie pan. Tak jak pan powiedział, ta żonglerka to była w tym roku, bo niektórzy, no tam gdzieś z boku widziałem, że się pukali po głowie, co ten człowiek robi, bo na 6 startów, powiedzmy, tych międzynarodowych, 2 Puchary Świata, Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy, zarówno seniorskie i młodzieżowe, było na przykład 5 składów czwórki. To, no, to nie jest normalne, ale mając na uwadze, że o rok krócej ten cykl olimpijski jest, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby postawić na coś, na jedno i później nie wyszłoby to. Dlatego te były eksperymenty i te wyniki, które te poszczególne osady w poszczególnych składach dały nam materiał do tego, że już wiemy, w jakim kierunku iść, także już tej żonglerki nie będzie, na pewno będą jakieś próby, ale to już nieduże, bo mniej więcej wiemy, kto ma siedzieć w jakich osadach. Czyli tak, Puchary Świata w Szeged oraz prawdopodobnie w Poznaniu oraz Mistrzostwa Świata w Duisburgu, to chyba najważniejsze imprezy w 2023 roku. Tak, oczywiście Puchary Świata będą takim testem właśnie dla tych osad, i które będziemy, prawda, później przygotowywali do Mistrzostw Świata, do najważniejszej imprezy. I ta, również testem, ta, bo no, konkurencja, nie da się ukryć, w kajakach męskich jest bardzo duża, a szczególnie na przykład w dwójkach, gdzie są, no, poziom jest niewyobrażalnie wysoki, gdzie nie do pomyślenia, żeby na Pucharze Świata startowało więcej dwójek niż jedynkarzy. Tego nigdy nie było w historii kajakarstwa, a taka jest prawda. I poziom jest tak wyrównany, że na jednych, na Mistrzostwach Świata są inne osady finalne, na Mistrzostwach Europy jeszcze inne, chociażby mówimy o europejskich. Także też Puchary Świata będą tym momentem, gdzie będę chciał testować i start czwórki i z czwórki dwójki, prawda?
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No bo być może, że będzie trzeba się ustawić na jedną taką najsilniejszą osadę na samych mistrzostwach, żeby się nie rozdrabniać i dlatego to będzie test. Puchary Świata będzie dla mnie taki test, gdzie już prawdopodobnie będzie ta jedna i druga osada, która ewentualnie będzie startowała, prawda, w Mistrzostwach Świata, ale właśnie pod tym kątem, czy wystawić najsilniejszą czwórkę i inną dwójkę, czy z tej czwórki najmocniejsza dwójka, prawda, bo no, nie da się nie ukryć, że z tej czwórki jesteśmy w stanie najsilniejszą dwójkę, prawda, wystawić. Ale czy to nie będzie kolidowało wówczas i nie rozdrobnimy się na to, że może zabraknąć i w jednej, i w drugiej konkurencji, bo ilość startów później na Mistrzostwach Świata może powodować to, prawda, zmęczenie, bo wiadomo, są eliminacje, były finały i jakby to było i na dwójce, i na czwórce, dlatego testujemy to na Pucharze Świata. Panie trenerze, może tak pokrótce najbliższe plany szkoleniowe po zakończeniu zgrupowania w Monte Morovello. Po zakończeniu wracamy do kraju w niedzielę, teraz 27. Wracamy do Polski. Zawodnicy zostają w Warszawie, gdzie w poniedziałek mamy badania w Instytucie Sportu, gdzie zostaną określone progi tlenowe dla zawodników, takie wytyczne na dalszą pracę. Na tydzień będą w domu i później od 4 do 21 grudnia spotykamy się w Szczyrku. Jak warunki pozwolą, będziemy biegali na nartach, ale mamy tam dobre warunki do biegania na nogach, no i plus te wszystkie inne siłownie, basen, sale, także takie już typowo ogólne przygotowanie. Także grudzień praktycznie jest bez wiosłowania, bo wracamy po Szczyrku, wracają do domu, święta, Nowy Rok i po Nowym Roku wyjeżdżamy do Portugalii, tym razem do Milfontes, tam gdzie były nasze panie, do Milfontes na styczniu, luty, marzec, kwiecień, tutaj w Montemor. Czyli jeszcze Portugalia w najbliższym czasie będzie ponownie odwiedzona przez pańską ekipę. Tak jest, tak jak zresztą pozostałe nasze grupy, bo i panie wracają, no w tej chwili tam będą jechały do Livigno, ale później wracają do Milfontes, wracają do Montebello, Kanadyjczycy tak samo od stycznia. Także no, to jest główna baza Polskiego Związku Kajakowego, to jest Portugalia, są trzy miejsca, Montemor, Milfontes i Minas San Domingos, gdzie Kanadyjczycy trenują. Gdzie no, mamy najlepsze, bo praktycznie w tym okresie 3/4 Europy trenuje w Portugalii, w różnych tych miejscach, prawda? Bo tu są najkorzystniejsze warunki, głównie pogodowe, prawda, bo o to chodzi. Panie trenerze, pozwolił pan swoim zawodnikom wczoraj oglądać mecz Polska-Meksyk? No akurat tak nam wypadło, że trochę pierwszej połowy, bo zrobiliśmy wcześniej trening, ale za wcześnie też tego nie mogłem zrobić, ale końcówkę pierwszej połowy i drugą połowę oglądali, także że mieli taką możliwość. A takie inne atrakcje pozasportowe, pozwala pan swoim zawodnikom na jakieś spacery, jakieś wyjazdy? Tak, mówię, większość zawodników zna tutaj to miejsce. Jest tutaj w pobliżu 14 kilometrów, jest Figueira de Foz, to jest piękne miejsce nad oceanem położone. Także w takich wolnych chwilach zawodnicy udostępniam im busa, w którym tutaj się poruszamy. Tak jak w ostatnią niedzielę, jadą sobie tam się, tu są wyprowiantowani z obiadu, żeby mogli tego przykładowego hamburgera zjeść, czy tą pizzę, gdzie wiadomo zawodnicy bardzo to lubią. Także w tą niedzielę mają taką właśnie możliwość, jadą sobie do tej Figueiry i spędzają tam do popołudnia czas mają wolny. Dziękuję serdecznie. Bezpośrednio z Monte Morovello w Portugalii trener Ryszard Hoppe, szkoleniowiec naszej reprezentacji kajakarzy. Dziękuję bardzo.